Do następnej prelegentki się wybieramy. Ostatniej naszej wspaniałej Barbary Stawarz-Garcia. Barbara jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji na Uniwersytecie Warszawskim oraz marketingu internetowego w Szkole Głównej Handlowej. Autorka bestsellerowej książki Content Marketing po polsku oraz współautorka kilku innych książek na temat marketingu internetowego. Prowadzi agencję content marketingową Happy Content oraz biuro podróży Ola Kuba. No, fantastyczna postać, która zamknie program konferencji Online Marketing Day już za moment. Dlaczego w 2021 roku nadal warto prowadzić blog firmowy? O tym opowie Barbara, a ja tymczasem wam przypomnę już ostatnie rzeczy, bo pojawiają się ciągle pytania i piszecie maile, i piszecie na Instagramie, więc ostatni raz przypominam. onlinemarketingday.pl. Rejestrujcie się tam, drodzy Państwo, ponieważ mamy dla Was mnóstwo bonusów najróżniejszego rodzaju, ale na pewno przydadzą Wam się w pracy. Między innymi 6 e-booków i e-booków. Już jest taka godzina, nie? Że już mi włosy przyklapły, już mówię e-booki. 6 e-booków i checklist marketingowych, liczne zniżki na usługi i szkolenie, a także na darmowe konsultacje, rabaty na narzędzia od Semstorm, WhitePress, Brand24, GetResponse, Shopper i innych partnerów. Dostaniecie także zapis całej konferencji, zapis każdej prelekcji, więc naprawdę warto, jeżeli pojawiliście się na przykład teraz i dopiero teraz zaczęliście nas oglądać tuż przed ostatnią prelegentką, no to naprawdę warto nadrobić, bo te wystąpienia to były petardy, zatem właśnie jeżeli zarejestrujecie się na www.onlinemarketingday.pl, to otrzymacie pakiet bonusów, zapis konferencji i wszystko się wam będzie zgadzać. No to co, no powoli do Basi lecimy. Basia opowie wam, dlaczego w 2021 roku nadal warto prowadzić blog firmowy. No to co, Basiu? Sprawdzamy, czy jesteś na Kubie. Sprawdzamy. Dzień dobry. To nie jest Kuba, Basiu. To nie. Kuba, widziałam Kubę w internecie i to nie jest Kuba. Niestety, Kuba zamknięta, prawie że restrykcje mocne. Jestem w Warszawie, także jest. A, jak jest. Pozdrawiam. Gdzie? Podaj adres. W sensie nie, że pojadę, ale gdzie? Gdzie w Warszawie? W Warszawie w Brain Embassy na Konstruktorskiej, także łatwo trafić. Bosko, Basiu, muszę cię zapytać o to, bo to jest taki temat, który mnie interesuje na maksa. Biuro podróży Ola Kuba, czyli tylko Kuba, czy na przykład jakaś Dominikana też można z tobą ogarnąć, na przykład trzecią edycję Online Marketing Day? Dobry pomysł. Dominikanę tak, jesteśmy w stanie ogarnąć, ale nie będzie to następny kierunek, na który chcemy zabierać wyprawy, ale będą kolejne, także Meksyki i te sprawy są na horyzoncie. Czekamy tylko na taki powrót w miarę normalności. Normalności na razie chyba nie, ale w miarę, żeby się dało po prostu. To trzymamy w takim razie kciuki, żeby normalność wróciła jak najszybciej. Kochani, Barbara Stawarz-Garcia, Happy Content. Dlaczego w 2021 roku nadal warto prowadzić blog firmowy? Mnie to osobiście bardzo interesuje, bo nie sądziłam, że warto, a zaspoileruj, warto czy nie warto? Zdecydowanie warto. Zdecydowanie warto, a dlaczego warto? To już teraz przed wami Basia Stawarz-Garcia. Bardzo dziękuję, gratuluję w ogóle tak energetycznego prowadzenia i wszystkim obecnym gratuluję wytrwania do ostatniej prezentacji o blogu firmowym i sam tytuł, dlaczego nadal warto, bo właśnie może się wydawać, że ten blog firmowy to już jest w ogóle taki passé, to takie pewnie moje skrzywienie branżowe, że już jest passé, a dla wielu osób, dlaczego w ogóle warto mieć blog firmowy, także moja prezentacja jest dla osób, które myślą, że już nie warto i wtedy dlaczego tak, albo dla osób, które w ogóle jeszcze nie zdecydowały się na posiadanie bloga firmowego. Będę mówić o tych bardzo mocnych stronach, dlaczego to jest w zasadzie taki w content marketingu podstawowy, fundamentalny trzon komunikacji na stronie, ale też dla osób, które prowadzą, a może nie do końca dbają o ten blog, to w końcowej części mojej prezentacji powiem o tym, co dzisiaj warto na tym blogu robić, na blogu, który już ma treści, a może od dawna ich nie ma nowych, więc też o tym. Także takie
trzy zainteresowane grupy powinny się tutaj, mam nadzieję, czegoś ciekawego na ten temat dowiedzieć. No to zaczynajmy, dlaczego warto. O mnie już w zasadzie było, więc nie będę się powtarzać. Agencja content marketingowa Happy Content, wyprawy na Kubę, tam was też z przyjemnością od listopada zabiorę, to olakuba.pl i książka Content Marketing i Social Media, to jest drugie wydanie, będzie trzecie wydanie, bo content marketing cały czas się rozwija, no ale o tym jeszcze na razie bez konkretnych dat. Zobaczymy, jak nam to wydawniczo pójdzie. No więc tak, jeżeli usystematyzujemy sobie to, o czym w zasadzie dzisiaj cały dzień była mowa, czyli o content marketingu, to można te działania content marketingowe podzielić na takie trzy filary. Działania search, social i web, czyli wszystkie obszary, gdzie my content marketingowo działamy, gdzie tworzymy treści. Search, no bo przecież wyszukujemy treści wyszukiwane, to bardzo ważne, żeby tak o treściach myśleć, na które trafiają nasi odbiorcy albo na które chcemy, żeby trafiali nasi odbiorcy. Treści w serwisach społecznościowych, czyli treści, które najczęściej są tymi treściami przeglądanymi. Tam konsumujemy treści jako odbiorcy, bo je po prostu sobie scrollujemy, przeglądamy. No i treści na stronach internetowych. Na strony internetowe trafiamy oczywiście bardzo często z wyszukiwarki, ale też trafiamy z dystrybucji treści w serwisach społecznościowych, więc ten trzeci filar tutaj też łączy te dwa pozostałe. W ogóle takich połączeń w tej mojej prezentacji dzisiaj będzie sporo, no ale systematyzując content marketing, trzy filary. I w tych trzech filarach bardzo ważną rolę będzie cały czas odgrywał blog firmowy i jego umiejętne prowadzenie. Dlaczego warto mieć blog? Najpierw dane dla osób, dla których liczby są przede wszystkim ważne. No, blog firmowy jest już, mogę śmiało powiedzieć, tak starym narzędziem content marketingowym, że doskonale wiemy, że jest skuteczny. To nie jest coś, z czym borykaliśmy się w branży w 2011-2012 roku, że mówiliśmy o content marketingu, o blogach firmowych i wszyscy patrzyli, w ogóle o czym mowa. No dzisiaj już wiemy, są twarde dane, że jest to skuteczne. Dane. 82% firm blogujących codziennie, czyli tutaj uwaga, często, zyskało dzięki temu klienta. Ale pocieszenie, 57% firm blogujących raz w miesiącu również zyskało klienta. Czyli wystarczy raz w miesiącu regularnie, a wyprzedzamy konkurencję, która w ogóle tego nie robi. 67% więcej leadów generują marki, które blogują, a 72% marketerów deklaruje wykorzystanie bloga jako narzędzia content marketingowego. Dane globalne, ale to ile jest blogów firmowych w Polsce też mówi samo za siebie. W ogóle takie ciekawe dane mówią o tym, że mamy 7 czytelników na bloga na świecie, więc tych blogów naprawdę jest masa. Sztuką jest dzisiaj robić to po prostu dobrze, skutecznie i wyróżniać się. Więc takie dane o pozyskiwaniu klienta, pozyskiwaniu leadów i o tym, jak marketerzy to wykorzystują. Lećmy dalej. 55% firm, które blogują, firmy, które blogują, mają o 55% większy zasięg. Czyli no, zasięg, jeżeli jest dla nas ważny, zasięg, który konwertuje oczywiście, to jest dla nas najważniejsze, mówi sam za siebie. Firmy B2C, które blogują, pozyskują 88% więcej leadów. To jest naprawdę masa. Zaskakujące są te dane, że w B2B 67% więcej leadów. Akurat wśród firm, z którymi ja mam okazję pracować, czy pracowałam przez ostatnie lata, przeważnie jest odwrotnie, że w B2B to pozyskanie leada było zdecydowanie wyższe niż w B2C, no ale to tutaj moje osobiste doświadczenie, nie ma nic do danych, które są. Tu każdy marketer może mieć swoje doświadczenie, każda firma też, ale dane mówią same za siebie. Także no, dlaczego warto mieć bloga? Dane mówią samo za siebie. To się po prostu opłaca. To z takich liczb. Co nam daje blog firmowy? Tu szczególnie, jeśli w ogóle się zastanawiamy, po co mi taki blog, po co blogować, że blog to nie jest tylko dla blogerek, ale blog jest też dla firmy, poważnej firmy z sektora B2B także, a może przede wszystkim. I również takie trzy podstawy, trzy korzyści główne.
SEO, no o tym dzisiaj było bardzo dużo, więc wiemy, że treści, dobre treści wartościowe, jakościowe, dobre pokrycie słów kluczowych, czyli na przykład w formie bardzo dobrego bloga firmowego, to jest wzmocnienie działań pozycjonowania naszej strony, to jest budowanie autorytetu naszej witryny, także zdecydowane wsparcie działań SEO. Ale drugi taki filar, czyli budowanie marki. No, szalenie, szalenie ważna rzecz również dla Google'a. Dla Google'a też jest ważne to, że nie tylko trafia się do nas po słowach kluczowych, ale że też jest googlowana nasza marka. Także budowanie silnej marki i świadomości marki wśród naszych odbiorców też bardzo ważna sprawa. No i trzecia rzecz, oczywiście sprzedaż. Bardzo często w tej ścieżce najpierw pierwszy krok pozyskiwanie leadów, a później konwersja leadów na sprzedaż. Także trzy takie podstawowe rzeczy, które daje nam blog firmowy, trzy korzyści, dlaczego warto prowadzić blog firmowy. Wsparcie SEO, budowanie marki i działanie wprost sprzedażowe, jeżeli też odpowiednio wykorzystujemy te wezwania do działania. Także trzy takie podstawy. No i wracając do trzech filarów content marketingu, jak będę się na każdej stacji tutaj zatrzymywać, dlaczego ten blog firmowy i jak to dzisiaj robić dobrze. Czyli pierwszy filar, wyszukiwanie, obszar searchu, ta pierwsza korzyść też wsparcie działań SEO. No i wszystko pięknie, ładnie. Mamy blog firmowy, ale wiemy, że w content marketingu są dwa człony, content marketing. Mamy treści, ale mamy też marketing. Nie każda treść, jaką dodajemy na blog, będzie działaniem content marketingowym. To taka absolutna podstawa, ale no, nie jeden marketer na tym poległ, że dodawał treści, a później łapał się za głowę, że one nie dają żadnych rezultatów. Dają rezultaty wtedy, kiedy wiemy, jakie są nasze cele i jak to będziemy mierzyć. Dlaczego obszar searchu? Z pewnością z tego, co się po czacie dynamicznym również zorientowałam, mamy dzisiaj takie audytorium bardzo świadome, więc przypuszczam, że większość z Was doskonale zna zerowy moment prawdy, zero moment of truth, czyli to, w jaki sposób Google wiele, wiele lat temu opisał, jak szukamy treści w internecie, właściwie jak kupujemy. Zanim kupimy, właśnie szukamy, porównujemy, analizujemy, a jeżeli tak jest, to idziemy do Google'a. Zerowy moment prawdy, czyli ten moment, co się dzieje przed podjęciem decyzji zakupowej w Google'u. Całe szukanie, weryfikowanie, często pytanie znajomych, ale googlowanie przede wszystkim. A jeśli googlowanie, to algorytmy Google'a, to całe zoo od Google'a, które decyduje właśnie o tym, jakie strony internetowe, jak będą wyświetlane, kto będzie wyżej, jak jest aktualizacja, to branża siada z popcornem i sprawdza, komu spadnie, komu wzrośnie. I jeżeli mówimy o blogu firmowym, bo cały temat algorytmów jest oczywiście bardzo szeroki, wielokrotnie w prezentacjach omawiany, ale dlaczego blog firmowy? Dlatego, że wiemy również z tych zmian, które mają miejsce w ostatnich latach, że są takie branże, ich jest tak naprawdę coraz więcej tych wrażliwych, gdzie liczy się właśnie eksperckość, jeżeli mówimy o treściach. Jedna z takich zmian w Google to jest taki obszar szeroko nazwany życia i pieniędzy. Tam, gdzie mówimy o naszych pieniądzach, o naszym życiu, zdrowiu, to są te treści, gdzie Google sobie życzy, żeby były to treści pisane przez ekspertów, żeby to były treści z autorytetem, żeby to były treści, gdzie budowane jest przede wszystkim zaufanie, gdzie my też obdarzamy zaufaniem naszego odbiorcy, a on nas, ze względu właśnie na jakość tych treści. I blog firmowy z autorami, którzy są wyspecjalizowani w temacie, to jest ta też bezpośrednia odpowiedź na te właśnie zmiany i wymagania, które wprowadza Google. Jeżeli zastanawiamy się, czy ta nasza branża, w której działamy aktualnie, czyli branża każdego z Was, to jest to, co podchodzi pod pieniądze i życie, no to zobaczmy. Branże wysokiego ryzyka, jak to Google definiuje? Tam, gdzie płacimy za towary
lub usługi, czyli już jak tutaj się nam bardzo to poszerza. Tam, gdzie mowa o finansach szeroko pojętych, o naszym portfelu, o tym, co dotyczy pieniędzy. I wreszcie zmierzamy do życia, ale w tym życiu mamy tak, medycynę, zdrowie, życie nasze jako takie, ale też życie obywatelskie, newsy, polityka, czyli wszystko to, co dotyczy nas po prostu w naszej codzienności. Więc pierwsze hasło, pieniądze, życie, a później tak się to wszystko rozrasta. I co tutaj mówi Google? Chcemy mieć treści wysokiej jakości w tych tematach. Chcemy, żeby to byli odpowiedni autorzy. Pierwsza rzecz, z autorytetem, z bio, ze zdjęciem, z linkiem na przykład do profilu na LinkedIn, nie no name, nie redakcja, autor z imienia i nazwiska, najlepiej ekspert. Wyszczegółowimy to sobie w kolejnym slajdzie. Treść merytoryczna, badania, raporty, wykresy, dłuższa forma kontentowa, taka no, wysoka jakość treści i wyczerpująca treść w 200%. Cytaty ekspertów, powołania, odesłania do autorytetów, wszystko co tak jeszcze wyniesie tę naszą treść na wyższy poziom. To jest kolejny taki wymóg, takie życzenie Google'a, ale też bardzo ważny ten czwarty punkt, praktyczna wiedza, która ulepsza życie, nie wiedza na pokaz, czyli też nie chodzi w tym wszystkim o to, żeby robić encyklopedię, robić Wikipedię ze strony, ale żeby faktycznie odpowiadać na insighty naszych odbiorców, na ich potrzeby, na te ich zapytania, które kierują do wyszukiwarki. I kto powinien tworzyć treści? Tutaj też mamy taką bezpośrednią odpowiedź na to i jasno od Google'a. W idealnym świecie oczywiście. Zdrowie? Świetnie, jeśli to będzie lekarz. Jeśli nie, to też jak najbardziej dobrą praktyką jest konsultacja z ekspertem. W serwisach, gdzie pojawiają się takie treści właśnie medyczne, jeżeli nie pisze tego lekarz, to często już można spotkać na górze taki dopisek. Konsultacja merytoryczna, taki i taki lekarz, więc też uwiarygadnia to treść. Jeżeli mówimy o newsach, profesjonalni dziennikarze, najlepiej wyspecjalizowani też w swoim temacie. Prawo i finanse, zaufane instytucje, eksperci w temacie. Bardzo dobrze też będzie działał taki link do tego typu instytucji, rządowych instytucji, jeżeli są raporty, to też dobrze wpływa na tego typu treść. Czyli widać, że ten blog dzisiaj, to nie jest blog 10 lat temu, dzisiaj jest tu eksperckość, są naprawdę bardzo wysokiej jakości treści, a przynajmniej takie powinny być. Drugi filar content marketingu, czyli jesteśmy w obszarze serwisów społecznościowych, drugi filar social. I teraz, skoro serwisy społecznościowe, to o czym ja tutaj będę mówiła z blogiem. Jeżeli spojrzymy na dystrybucję treści, to znowu tutaj taki trójpodział, mówiłam, że podziałów będzie sporo, pojawia się na naszą obecność, w jaki sposób pozyskujemy. Mamy paid, owned i earned media, czyli nasze płatne działania, mamy własne kanały i mamy treści generowane przez społeczność, wszystko to, co sobie wypracowaliśmy, czym zasila nas społeczność. I We wszystkich tych działaniach są serwisy społecznościowe. My w pewien sposób je posiadamy, pracujemy tam nad działaniami społecznościowymi, nad zasięgiem, nad zaangażowaniem, działamy tam też w płatny sposób. Ale takim paliwem dla serwisów społecznościowych, tym, co może nam tam dostarczać treść, jest bardzo często blog. No, w takim klasycznym kalendarzu redakcyjnym jest blog i jest kalendarz social media i one się bardzo przenikają, uzupełniają. W jaki sposób? Wykorzystujemy recykling treści. Tak, content marketing też chce być ekologiczny. Przykładowa ścieżka, jak wygląda taki recykling treści. Mamy e-booka, tutaj jak to było o tej godzinie, e-booka, więc to jest dłuższa forma treści. Materiał na to, żeby mieć kilka postów bardzo dobrej jakości na blogu. Post na blogu jest materiałem na wpisy na LinkedIn. Wpis na LinkedIn jest materiałem na posty na Twitterze. Bawimy się tą treścią, miksujemy, robimy odpowiednie formaty takim w natywnym formacie do danego serwisu społecznościowego, do danej społeczności, która dominuje
w danym kanale, ale nie robimy tak, że jest jedna treść i ona teraz udostępniona już po prostu zaczyna gdzieś tam znikać. W takim długim działaniu content marketingowym najczęstszy problem jest taki, że nam brakuje już później pomysłów, więc taki recykling jest naprawdę tutaj zbawienny. Jeżeli mówimy o dystrybucji, to też dane z LinkedIn mówią tutaj same za siebie. LinkedIn sam siebie w danych, a jakże dobry marketing to podstawa, pokazuje jako pierwszy kanał do dystrybucji treści w B2B, ale też kanał, który jest najbardziej efektywny dzięki temu do pozyskiwania leadów. No rzeczywiście, jeżeli spojrzymy na społeczność LinkedIn i na działania B2B, to naprawdę wymarzona relacja blog plus LinkedIn do działań B2B. Te dłuższe formy treści na LinkedIn, pisanie tekstów, również świetne narzędzie do tego, żeby tam przeredagowane treści z naszego bloga umieszczać. Podkreślam, przeredagowane, zmienione o innym tytule w odstępie czasowym, czyli też takie bardzo świadome dystrybuowanie i remix tych treści. Trzeci filar, strony internetowe. No i tutaj na stronie jako takiej najczęściej jest ten blok firmowy, to o stronę blok firmowy dba. I tutaj właśnie będę się zwracać przede wszystkim do osób, które już blog od dawna prowadzą cały czas, a być może mają trochę zaniedbany. Jakie są na dzisiaj dobre praktyki z tymi naszymi blogami firmowymi, w którym kierunku powinniśmy dzisiaj działać? Pierwszy taki punkt, content planning, czyli przycinanie treści, tak byśmy to dosłownie sobie określili, jak przycinanie właśnie takiego drzewka bonsai. Nieprzycinany bonsai rośnie jak chce, sama mam właśnie takiego wolnego bonsaia, nieprzycinanego, no już bonsaiem to tak ciężko go nazwać. I dzisiaj też tak jest z blogiem firmowym, taki niestrzyżony, nieprzycinany, niewypielęgnowany, coraz słabiej działa. Dlatego musimy o blog firmowy cały czas dbać, niezależnie od ilu lat go prowadzimy i jakie tam treści są. Dlaczego przycinamy? Pierwsza rzecz jest taka, że Google też już męczy to, że jest tak dużo treści. No jest ich po prostu za dużo, też jest za dużo tych niskiej jakości. Więc jeżeli spojrzymy sobie na taką analizę naszych treści, być może przeprowadzimy wręcz audyt content marketingowy, taki jakościowy naszej treści, to warto tutaj być bardzo krytycznym, ale też nie takim zero-jedynkowym, żeby niepotrzebnie nie usuwać też treści, ale tam, gdzie widzimy, że treści są, tutaj ta lewa strona, naprawdę przestarzałe, w ogóle nie angażują, no, są też już dzisiaj do niczego nikomu nieprzydatne i nie są materiałem na aktualizację, są po prostu naprawdę zbędne na naszej stronie, to rozstajemy się z nimi bez żalu. Natomiast tam, gdzie jest potencjał na aktualizację, aktualizujemy treści. Nie pozwólmy dzisiaj na to, żeby na naszej stronie był taki śmietnik kontentowy, żeby były treści nikomu niepotrzebne, niewartościowe, no takie, które po prostu czasami no wręcz wstyd mieć na stronie. Także dbanie o to, co mamy dzisiaj, wręcz ważniejsze niż tworzenie nowych treści. Ale świeżość też jest cały czas dla Google ważna, czyli takie zasilanie nowych, tak. Co w tym audycie jeszcze? Znajdujemy luki w treściach. W jakim ważnym obszarze nadal brakuje mi treści, gdzie nie pokrywam jakich obszarów tematycznych w mojej branży. Przez lata, jeśli prowadzimy blog, być może takie tematy się pojawiły, więc też dbamy o to. Ale jest też zjawisko kanibalizacji treści, czyli treści może przez lata nam tak narosły, że sami się powtarzamy i nasze treści konkurują ze sobą w Google. Bez sensu. Spójrzmy na dane, zobaczmy, czy gdzieś nie jest miejsce na konsolidację naszych treści, żeby one razem miały większą siłę niż właśnie te podzielone, powtarzające się treści, które tak naprawdę powinny się uzupełniać wspólnie i grać do jednej bramki, a nie ze sobą konkurować w ramach jednej strony.
aktualizacja treści. Treści, które mamy wysoko, ale widzimy, że ich jakość nie jest najwyższa. Warto, żeby przypilnować tej pozycji i poprawiać i ulepszać. W ogóle dbać, pilnować o te wysokie pozycje i ulepszać te treści. I taki, powiedziałabym, taka content marketingowa higiena, to zależy oczywiście od naszych zasobów, ale to byłby taki raz do roku przegląd naszych treści, raz do roku zobaczyć na nasze treści, no chyba, że ewidentnie wiemy, aha, to się dzisiaj nam totalnie zdezaktualizowało, trzeba to zmienić. Przypadkowo na przykład mamy reformę walutową na Kubie, zupełnie się zmieniała porada, jakie pieniądze na Kubę zabieramy, no to jest moment, tu i teraz aktualizujemy takie treści na stronie. A przegląd taki ogólny, co mogę poprawić, co może być na stronie lepsze, to raz do roku warto zrobić. Czyli świeżość, dodajemy, ale dzisiaj nacisk też na to, żeby właśnie aktualizować. I jeszcze ostatnie trzy takie elementy, na co warto zwracać uwagę przy tej aktualizacji. Pierwszy punkt, no najlepiej, żeby URL pozostał bez zmian, żeby te linki, które kierują do naszej treści, też z różnych miejsc kierowały nadal. Czas publikacji, informacja o aktualizacji treści lub data. Czyli jeżeli aktualizujemy treść, to albo wtyczka, która daje nam czas publikacji i czas aktualizacji. Widzę, że to mój ulubiony sposób, ale widzę, że niektóre strony w ogóle nie mają daty, a mają na przykład dopisek treść aktualizowana. Ja osobiście jestem zwolenniczką daty publikacji i daty aktualizacji. I nowe elementy, takie ulepszenia, małe rzeczy dzisiaj, na co warto spojrzeć, co dodać, spis treści na przykład, jeżeli nasze wpisy są długie. Taka wersja, no TLDR, czyli dla tych, co nie lubią dużo czytać, czyli w punktach wyboldowanych, w podpunkcikach, na początku tekstu, najważniejsze tezy z tekstu, czyli wersja skrótowa. Bardzo dobre pod wyszukiwarkę, bardzo dobre dla śpieszącego się użytkownika, który nie ma czasu. I web writing zawsze. Poprawiamy czytelność tekstów, strukturę, to żeby nie serwować blachy tekstu, ale właśnie tekst bardzo przyjemny do konsumpcji na pierwszy rzut oka. Ta nasza podświadomość niech zdecyduje, że coś jest wartego przeczytania. To takie trzy rzeczy z tych do aktualizacji. O bonusie, który dla Was mam w ramach bloga firmowego, to chyba się dowiecie z tego, co wiem ze strony, także nie zdradzam, ale też od Happy Content bonus dotyczący blogów firmowych jest, także zapraszam również tutaj do kontaktu. No i ja też, tak jak Darek się widzę, wyrobiłam w czasie, także wszystko poszło pięknie i wspaniale, przynajmniej czasowo. Bardzo dziękuję. Basiu, wiesz doskonale, że nie tylko czasowo, wiesz, że było bosko, merytorycznie i mega ciekawie. Bardzo Ci za to dziękujemy. Bardzo dziękuję. Tak, bardzo, bardzo słusznie. Kochani, Basia Stawarz Garcia, agencja marketingowa Happy Content oraz, zaznaczmy to, bo już niedługo wszyscy ruszamy na wakacje, biuro podróży Ola Kuba. No Basiu, no muszę tak suchariuszowo, Ola Basia, dzięki. Ciao. Ciao.